Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa pięknie w gościnnych progach jednego z najnowszych i najnowocześniejszych tym samym hoteli w Sopocie, w hotelu Radisson Blu. Spotykamy się na uroczystej gali wręczenia niezwykłych nagród dla laureatów plebiscytu Hipokrates Pomorza 2022. Nazywam się Beata Szewczyk, jestem dziennikarzem radiowym, a przy okazji powiem tak, mam szerokie kontakty w środowisku medycznym, więc wiem, z czym Państwo spotykają się na co dzień, jakie problemy muszą Państwo pokonywać, żeby móc ten niezwykle szlachetny, niezwykły zawód wykonywać. I stąd te wyróżnienia wydają mi się też absolutnie szczególne. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło tutaj być z Wami i uczestniczyć w Gali Hipokrates 2022. Dziękuję wszystkim moim pacjentom za tę nominację, za wyróżnienie i za oddane głosy. Dziękuję również koleżankom i kolegom z kliniki Invicta, ponieważ sukces naszych pacjentów to nasza wspólna praca, praca zespołowa. Dziękuję. Udział w plebiscycie Hipokrates jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w nim udział. Cieszę się, że ktoś docenił nasz trud, pracę i poświęcenie, jakie wykazujemy dla pacjenta. To naprawdę ciężka praca i tym bardziej się cieszę, że pacjenci docenili to. Kolejna uroczystość dla medyków. Gala wręczania nagród Hipokratesa. To społeczeństwo wynagradza trud, profesjonalizm i pełne zaangażowanie w codziennej pracy. Ta nagroda to wyjątkowe uznanie, bo to nie jest nagroda serwowana czy wręczana przez pracodawców, lecz przez osoby, które korzystają ze świadczeń. I dlatego z tego miejsca chcę wszystkim pielęgniarkom, wszystkim położnym pogratulować wyróżnień, podziękować za wkład, zaangażowanie, za profesjonalizm i oddanie, za empatię, którą przekazujecie w codziennej pracy. W imieniu przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku pani Anny Czarneckiej, bo mam przyjemność dziś tu reprezentować nasz samorząd, wszystkim paniom wyróżnionym składamy gratulacje, życząc wszystkiego dobrego zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dziękuję bardzo.